Marek Dąbrowski, Jacek Czachor. Przesiadka z motocykla do samochodu. Można powiedzieć, że z dwóch motocykli, które także mają po dwa kółka, no zrobił się samochód, czyli cztery koła, wszystko się zgadza. Orlen Team, jak wam się razem jeździ i dlaczego ta przesiadka do samochodu, czym ona była podyktowana? No nie mamy jeszcze zbyt dużego doświadczenia. Przejechaliśmy jeden rajd. Tutaj jesteśmy zrobić kilometry. Wiadomo, że czeka nas start w Dakarze i jest bardzo dobra okazja, piękny rajd w Polsce, którym chcieliśmy pojechać. No ale nie liczymy, że tak powiem, tu na żadne wyniki. Chcemy przejechać dodatkowe treningowe kilometry. A start samochodem, no tak jak wszystkich kierowców, można powiedzieć, duża ilość kierowców czołówka Dakaru to są motocykliści, którzy się przesiedli na samochód. Można powiedzieć, że idziemy ich śladem. Czyli taki start w Polsce, start, który traktujecie treningowo, a waszym celem na przyszłość, waszym celem za 2 lata, za 3 lata jest osiąganie jakich wyników? Znaczy trening treningiem, ale jesteśmy zawodnikami i na pewno się tutaj będziemy ścigać, no ale to jest z głową. Pierwszy raz startujemy w ogóle w Polsce, no myślę, że od 12 lat, a kiedyś tutaj z Markiem startowaliśmy w Szczecinie na torach crossowych. Także to też jest dla nas tutaj nowość, że znowu wracamy do zawodów z Polskim Związkiem Motorowym i się bardzo z tego cieszymy. No, najpierw musimy pokończyć trochę zawodów i ukończyć Dakar przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, żeby dopiero snuć plany o jakichś wynikach. Na razie startowaliśmy w rajdzie Silkway, zajęliśmy 4. miejsce, pozytywne, ale też trochę błędów tam porobiliśmy. Samochodu się uczymy, w ogóle nie znamy kompletnie zawodników tutaj z Mistrzostw Polski czy w ogóle tutaj z zawodów. Znamy tylko czołówkę, tą co się spotykaliśmy na naszych zawodach, czyli tych zagranicznych. No i najpierw chcemy się nauczyć takich zawodów, przejechać Dakar, a dopiero od następnego roku chcemy snuć plany takie, że będziemy myśleć o miejscach, ale ja myślę, że jesteśmy już na tyle doświadczonymi zawodnikami, że na pewno nie będziemy gdzieś się tam pałętać z tyłu, tylko będziemy walczyć o pozycję, no i podnosić swoje umiejętności. Chcemy dużo przejechać kilometrów, bo wiemy, że właśnie kilometry jazda samochodem, zresztą tak samo jak w motorze, będzie podnosić nasz poziom i nasze tempo. No właśnie, trening treningiem, a w Rosji zadziwiliście, bardzo mocno zadziwiliście swoim tempem, swoją postawą. Jaki to był rajd? Jak myślicie, jaka jest różnica pomiędzy tym rajdem w Rosji, a rajdem w Polsce, Baja Poland? No, rajd w Polsce nazywa się Baja, jest to rajd krótki, dwudniowy, tak. W takich zawodach nawet na motorach nie startowaliśmy już od wielu lat. My startujemy teraz w rajdach długodystansowych. Przejechaliśmy setki tysięcy kilometrów, więc to doświadczenie wykorzystaliśmy na tym rajdzie, ucząc się jazdy. Jacek nawiguje tak, jak nawigował na motocyklu, czyli doskonale, i stąd mieliśmy bardzo duży, że tak powiem, handicap jako początkujący. Stąd się wzięło też to 4. miejsce. Jakie największe, nie wiem, trudności, a być może zaskoczenia są po przesiadce z motocykla do samochodu, waszym zdaniem? Przede wszystkim gabaryty są większe, zupełnie inaczej trzeba też rozkładać siły. Na pewno na motocyklu jest bardziej męczące fizycznie, a tutaj jak się jedzie samochodem o takich odcinkach, no bo raz tylko jechaliśmy 500 km, jest psychicznie, jest dużo, bardzo spada tempo. Nad tym trzeba popracować. Nasze tempo to jest właściwie 200 km. Ja mówię o takich rajdach, jakby jechaliśmy na stepie, no bo tutaj to jest zupełnie inny rajd. Tutaj jest, cały czas się będzie mieliło biegami i cały czas się będzie skręcało. Dlatego tutaj na przykład odcinek 160 km to jest naprawdę trudny taki dla koncentracji. Szczególnie, że spodziewamy się tutaj bardzo dużo kurzu, a jednak nie będą to odsłonięte trasy, tylko będziemy jechali też po duktach leśnych. No i to też będzie dosyć trudne, bo każde wylecenie z takiego duktu to jest drzewo, zaliczenie. Także no, różnica jest taka, że motocykliści w miarę sobie szybko dają radę w samochodzie, no ale żeby osiągnąć na przykład tempo naszego obecnie najlepszego zawodnika w tych rajdach, czyli Krzyśka Chłowczyca, no to trzeba jednak też lata jazdy. Mamy doświadczenie
bo przyjechaliśmy bardzo dużo zawodów, myślę, że nawet więcej od Krzyśka na takich rajdach długodystansowych, no ale czucie samochodu to jest zupełnie co innego. Tak samo nawigacja, tak jak zauważyłem, to na motocyklu dużo szybciej się odnajdywałem, bo mogłem kręcić głową na jedną i drugą stronę. Więcej było widać. Tak, dużo więcej było widać, a samochód na przykład odwrócić niż motocykl do tyłu, no to jest dużo, dużo trudniej. Dlatego tu wydaje mi się, że w ogóle w samochodzie dużo mniej się widzi. Jak się jedzie 130 na godzinę, to niektóre drogi, co są niewidoczne po prawej stronie, po prostu nie zauważam. Jak nie zauważam, no to wtedy notatki mi się nie zgadzają. Nawigacja na przykład na motorze była zupełnie inna. Muszę się też do tego przyzwyczaić. Dużo łatwiej mi jest nawigować na otwartych przestrzeniach pustynnych. Wydmy, nawigacja z kompasu, czyli na stopnie geograficzne, no to co najlepiej potrafię. Tutaj na przykład jest zupełnie co innego, no bo tutaj właściwie GPS to nie istnieje. Tylko tutaj jest tak, jak my to nazywamy, frania mania, od zakrętu do zakrętu, i czasami te zakręty są co 30 metrów, dlatego to jest zupełnie inne, no inny rajd, zupełnie inny. My byśmy chcieli takie rajdy oczywiście jechać dla treningów, bo to jest dosyć dobry trening, ale naszym głównym celem to są rajdy długodystansowe i chcemy wynik zrobić, ale na Dakarze, oczywiście nie od razu w następnym roku, no ale za 3 lata no byśmy chcieli być na pewno konkurencyjni dla Krzyśka. I takie pytanie już na sam koniec. Czy czasami właśnie w takich momentach, kiedy no tym motocyklem można się było gdzieś przecisnąć, nie brakuje wam tego motocykla? Nie tyle żałujecie, ale czasami wolelibyście pewne odcinki drogi pokonywać jednak motocyklem? No jasne. Jak z doświadczenia na rajdu Silkway jeździliśmy po wydmach, i na tych wydmach w samochodzie po prostu mniej widać. Motocyklu można nawet trochę zajrzeć, trochę za wydmę, a tutaj nie ma takiej możliwości. Siedzimy jak w czołgu, nie ma jak się rozejrzeć, trzeba liczyć, że będzie dobrze. I to jest taka, no chyba dosyć duże utrudnienie w porównaniu do motocykla. Czego wam mogę życzyć przed startem do tego rajdu? Czy dla nas najważniejsze tutaj jest przejechanie kilometrów jak największych, bez żadnych niespodzianek, i miejsce to, tak jak powiedzieliśmy sobie z Markiem, w rajdzie Rosji się jakieś tam znajdzie i to może być miejsce równie dobrze dobre, satysfakcjonujące, równie dobrze gorsze trochę. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy przejechali cały rajd bez niespodzianek, bo czym więcej będziemy kilometrów robić, a Marek będzie więcej biegów zmieniał, tym nasze tempo będzie wzrastać. No do tego wam życzę. Mety, przede wszystkim mety. Dziękujemy bardzo.